Producenci pojazdów dla potrzeb własnych serwisów opracowują specjalne zestawy i instrukcje diagnozowania i naprawy układów ABS, ASR, ESP i EBD. Dzięki funkcji samodiagnozy sterownika układu ABS-ESP możliwe jest odczytanie odnotowanych przez układ usterek lub uszkodzeń oraz naprawa systemu. Podstawowym wskazaniem poprawności działania układu jest lampka kontrolna umieszczona na tablicy rozdzielczej pojazdu. Po włączeniu zapłonu sterownik układu ABS-ESP sprawdza napięcie zasilania, cewki zaworów, kodowanie i funkcje wewnętrzne sterownika. Kontrolka ABS świeci się wtedy przez 2 sekundy, po czym gaśnie, jeżeli nie została zidentyfikowana żadna usterka, a pamięć błędów jest pusta. W trakcie samodiagnozy sprawdzane są także czujniki prędkości obrotowej kół i poprawność ich sygnału. Odbywa się to podczas ruszenia pojazdu i osiągnięcia prędkości około 20 km na godzinę. Wtedy to na okres około 1 sekundy uruchamiany jest system pompy hydraulicznej zespołu modulatora. Jeżeli podczas kontroli początkowej lub regularnego sprawdzania układ rozpozna usterkę, to lampka kontrolna systemu ABS-ESP zaczyna się świecić ciągle. Krótkookresowe zapalenie się kontrolki ESP na desce rozdzielczej jest symptomem normalnym, świadczącym jedynie o zadziałaniu układu ESP w celu korekty toru jazdy samochodu. We wszystkich układach ABS zasada działania czujników jest taka sama. Istnieją jednak różne konstrukcje. Wszystkie czujniki indukują napięcie przemienne o sinusoidalnym przebiegu dzięki obrotowi zębatej tarczy impulsowej. Działania i sygnały z czujników prędkości kół są stale kontrolowane po przekroczeniu przez pojazd prędkości około 4 do 6 km na godzinę. Czujniki prędkości kół można kontrolować na oscyloskopie oraz mierząc ich rezystancję w celu wykrycia przerw w obwodzie. Do sprawdzenia czujników prędkości kątowej kół, które są czujnikami magnetoindukcyjnymi, można wykorzystać uniwersalny przyrząd diagnostyczny lub multimetr samochodowy. Przejdźmy do wykonania pomiarów. Należy podnieść samochód i zabezpieczyć przed opadnięciem, włączyć zapłon, silnik nie pracuje, dalej odłączyć czujnik prędkości kątowej koła od instalacji elektrycznej. Dalej podłączyć multimetr, tak jak to widzimy na rysunku, a także obracać kołem ręcznie oraz do pomiaru parametrów czujników kół napędzanych zastosować pewne podłączenie poprzez wtyk pośredni multimetru, a następnie uruchomić silniki po załączeniu biegu, rozpędzić koła równomiernie. Przejdźmy do oceny wyników. W przypadku niskiej amplitudy sygnału z czujnika należy sprawdzić, czy między czujnikiem a kołem impulsowym nie ma nadmiernego odstępu. Jeśli pojawia się migotanie amplitudy, może to oznaczać skrzywienie osi elementu koła impulsowego. Przerwy lub nieregularne wartości sygnału impulsowego mogą również oznaczać pęknięcia, braki zębów koła impulsowego. Brak sygnałów stanowi o uszkodzeniu czujnika. We wszystkich rozwiązaniach ABS bardzo ważnym jest przestrzeganie ustalonego odstępu, szczeliny, pomiędzy tarczą impulsową a czujnikiem. Szczelina ta wynosi zazwyczaj około 1 mm. Duże zanieczyszczenia, rdza i wilgoć również mogą powodować zakłócenia. Obejrzałeś materiał dotyczący lokalizacji i naprawy usterek układów ABS. Przejdź teraz do kolejnych elementów kursu zamieszczonych na platformie.